Dobrze, moi drodzy, wróciłem wypoczęty, no prawie, odświeżony, no prawie. I jedziemy. Valera! Ej, muzyka była git. Jak się tam czujesz? Jest to trochę wyeksploatowany, muszę przyznać. Ale myślę, że po prysznicu zimniutkim wrócimy gdzieś na jakiś dobry tor. Ten date at MK. A ze strony serca nic się nie dzieje póki co? Nie no, co by się miało dziać, ziom? Wiesz, tak spójrzmy na to z innej strony, nie? Przecież ja codziennie siedzę przy kompie x godzin, nie? I no jakby na to nie patrzeć, pracuję. Czy wiesz, coś piszę, nagrywam, montuję, oglądam, czy cokolwiek innego. No jest to... W sumie, kurde, nie powinienem tego zagrywać. Jest to zbliżone zajęcie, nie? Więc ja jestem przyzwyczajony do takiego trybu życia. Więc na chwilę obecną to nie jest nic wielkiego. Tak podejrzewam, że jeżeli miałoby się gorzej czuć, no to te ostatnie 4 godziny. Moneta... Takie... I takie... Więc nie wiem, jak organizm reaguje. Nie, normalnie, bo wiesz, całą moją dolegliwość można spłycić do tego, że moje serce jest mniej wydajne niż twoje, nie? Się po prostu nie mogę tak zmęczyć jak ty, bo pierdolnie i się przewrócę. Zrobię tak, na następną zachowam to, a na piątą to, lub to, a szósta to, i tak dalej. O. Zostało trochę herbatki. Załatwię to sam. Cześć gałczko, cześć wojaszek. Elunia, mówiłeś, że babka jest zainteresowana Torchlight 3. To może jej, możesz jej powiedzieć, że od dzisiaj jest do kupna we wczesnym dostępie. O, serio? Torchlight 3. O. Czemu nie ma na super stronce? A nie, jest tylko przez i. Co tam? A, removal poszedł. Gitara. Gramy takie i jedziemy dalej. Co my tu możemy zrobić? Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Widzę jedną ciekawą opcję i chyba ją zrobię. Stryk. Bo w sumie może nie tak. Jego wola się dokona. Mogę zrobić tak, mogę zrobić tak, mogę zrobić tak. Mogę zrobić tego zioma z odrodzeniem. No i te dwa albo dagger. Niech będą te dwa. Potęga z pustki. Wypatroszenie. Graj. Dobra, mamy. A jeżeli masz mniej wydajne serce, to przykładowa większa ilość kofeiny też negatywnie wpłynie na jego pracę? Nie wiem. Nie wiem, jak kofeina wpływa na wydajność serca. I nie będę próbował udawać, że wiem. Natomiast jak pytałem kardiologa, czy mogę chloć kawę, to powiedział: no, niech będzie.
Więc kleję. Zresztą też tak na dobrą sprawę to ta kawa, że takie siki, nie? Będę twoją tarczą. Nawet co smoków. Będę twoją tarczą. Będę twoją tarczą. Pa, 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 pa. Dobra, zróbmy tak. Zagramy to, zagramy to, zagramy to, zagramy to. Zagramy to, zagramy to, zagramy to, zagramy to. Hej. A słuchania tej muzyki mi się już lasuje. To stary cieszy, że się nie lansuje. Jakbyś miał taki wylansowany mózg, to by był dopiero przyps. Dobra. It's time to draw something. Jeszcze ani razu z tego Galakronda nie dobrałem. To mnie trochę smuci zaczyna. No nie jest kolorowo na łazarskim rejonie. Czasem bywa chillautowo, ale nie tym razem. Który z tych deków dla nowego gracza jest najbardziej opłacalny pod względem pyłu? Mag i Rogue, z tego co pamiętam. Fajnie się oglądało poczynania, ale sen woła. Powodzenia i ciekaw jestem efektów rano. Miłych snów. Nighty night. Pyk, 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 pyk. Błogosławieństwo każdemu zaczyna! O krap. Niedobrze, ale zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. O, chwila, moment. Zrobimy tak? Zrobimy tak. Zrobimy też tak. Świetna, opłacalna opcja. Spalony gofer podarował 6 zł. Kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów. A gdybym umarł, to bym nie żył. Dzięki za donate, ziom. Thanks you very much. Jak idzie, nie do końca ogarniam ten nowy system rank. Jestem powyżej 40-60% w drodze do legendy. Dobra, na pewno gramy to, na pewno gramy to, na pewno gramy to. Na pewno dziabiemy to. Na pewno robimy tak. Możemy też zrobić tak. O, no nie będzie. Nie graj. Nie będziemy rzucać whisker rate'ów. To był Lital 3 razy Evi. Biorąc pod uwagę, że zagrałem Galakronda za 7 many, a 2 Eviskerate kosztują 4, no to chyba nie miałem 11, ale... Ale możliwe, że się mylę, bo nie wiem o jakim momencie mowa. Trzymaj się, dasz radę, jak nie ty, to kto? Inny streamer Hearthstone'a, ha! Ej, a w ogóle Bigsto przestał streamować Hearthstone'a? Tak, a propos innych streamerów Hearthstone'a? Bo co patrzę, to Bigsu streamuje coś innego. I tak się trochę nawet zdziwiłem. No. Streamuje z rana, ciągle streamuje.
Hercą, potem Darknessy. Okej. Okej, ułam. Dobra. No możliwe, bo ja to tak z, nie wiem, popołudniami raczej zerkam, co tam się ciekawego dzieje. Jak się idzie challenge? Po twojej myśli lepiej, gorzej? Planowałeś po 11 godzinach streama? Wiesz co, nie planowałem nic po 11 godzinach streama. Nie miałem tego rozpisanego. Powiedziałbym, że idzie tak, jak powinno iść w miarę. Tak myślę. Tutaj dużo zależy teraz, co się stanie, nie? Bo zostało co? 13 godzin. Mam już 60 ponad procent za sobą, zostało 40. Powiedzmy, że 6 godzin na samą końcówkę, czyli od 5 diamentu do legendy. No to do 6 rano powinienem to wbić, nie? Do 6 rano mamy jeszcze 7 godzin. Więc 7 godzin na przejście całej platyny i 5 i połowy diamentu. No jest to do zrobienia. Więc idzie tak to w miarę, nie? Teraz przed chwilą był ten kryzys spory, bo przegrałem 4 gierki i straciłem w sumie 40 minut na to. No ale to po 10 godzinach, no to ciężko jednak nie mieć trochę tam jakichś tych zwiech. Nigdy nie kłamię, ale nigdy nie mówię prawdy. Nigdy nie kłamię. Chop, 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 chop. Backstabik. Agencik WW. Kraj. Tak masz zajebiste win ratio. To nie rzutuje. Forma po prysznicy wróciła? Trochę. Zrobimy tak. I graj. Pamiętaj, że będziesz grał coraz gorzej ze względu na zmęczenie i może być ciężej. Jesteś jedynym streamerem Hearthstone, na którego lubię oglądać. Dziękuję. Fajnie, że wróciłeś, że znów jesteś na Szczur TV. Też się cieszę. Przygoda z Facebookiem była ogólnie pozytywna, w ogólnym rozrachunku. Pozwalała trochę rzeczy zrozumieć, pozwoliła. Pozwoliła trochę dystansu nabrać do niektórych rzeczy. No i tam jeszcze jakieś inne aspekty. Też... Powiedzmy, że mają znaczenie. Ale jednak na Twitchu się streamuje zdecydowanie najfajniej. I bardzo się cieszę z powrotu. Suby znowu są? No. Że tak powiem, pan Twitch został wzięty na rozmowę, a w sumie pan Twitch wziął mnie na rozmowę. W każdym razie rozmowa z panem Twitchem się odbyła. Wszystko zostało wyjaśnione. Jesteśmy na neutralnym gruncie. Tudzież nawet pozytywnym, można by chyba w sumie powiedzieć. Będę twoją tarczą. Wróć do smoku. A nie będę. Ej. Smacznego te batoniki są kozackie. Najlepsze batony w mieście. Uzależniłem się od tego gówna.
Jak wszystkie inne, tam jakieś KitKaty, Twixy, Snickers i tak dalej, whatever, to Knopersy, imba. O życie i nadzieję zacząć warto walczyć. Fajno. Napij się ze mną. Wód sokowy podarował 10 zł. Hej Mati, niewiele, ale chciałbym ci chociaż tyle opłacić za to, że mogę cię oglądać. Dziękuję za tyle lat twojego kontentu, przy którym mogę sobie posiedzieć po pracy. Na streamka rzadko wchodzę, bo praca, ale za to nadrabiam na YT. Uśmiechnięta buźka, powodzonka i zdrówka. A dziękuję bardzo serdecznie. Thanks you my friend. Będę twoją tarczą. No ale olał. Co olał? Jak olał? Halo? Przecież powiedziałem dziękuję bardzo. Halo? Jak to? Co to ten? Dziękuję bardzo za donejcika. Bardzo mi miło. Czy orientujesz się, czy dalej są złote pakiety w KS-ie za Twitch Prime? Nie mam pojęcia. Która ranga, bo zasłonięte. O, zajebiście, jeszcze Antonidas. Ekstra. Jak będziesz wychodzić, uważaj na próg. Zajebiście, nie? Jeszcze takiego... Ta gra jest niedorzeczna. Jak ten ziomek to przegra. Nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby to przegrać. Ale jeżeli on to przegra, on nie powinien grać Hearthstone'a. Zabijemy też Saperino w dupie na Jadwin. Czy teoretycznie jest spoko?
Ale on ma jeszcze Alex drugą. Co ją cofnął. Za. Pewnie Zephyrus. Uwielbiam ten pęd wiatru w żaglach. To out, to out, to play. To play, to play, to play, to graj. Zawiesiło się go. Koszmar do wieku końca wygrywasz. Po takiej grze to jedyne co mam zrobić to ochotę, jedyne co mam ochotę zrobić to odinstalować tę grę, bo to jest kurwa niedorzeczne. Ogarnąłeś tego Torchlighta? No? Jak to jest z przechodzeniem dodatków do dziczy? Co jakiś czas dodatki przechodzą do dziczy i czy przechodzą pojedynczo, czy na przykład kilka naraz? Dodatki przechodzą co roku. Znaczy, co roku jest w kwietniu przy wyjściu pierwszego dodatku w danym roku rotacja tak zwana. I trzy najstarsze dodatki wypadają do dziczy. I w standardzie zostaje tylko podstawka, klasyk, dodatki z zeszłego, znaczy z poprzedniego roku i dodatek, który przed chwilą wyszedł. No to do roboty. Tak. Dzięki, Furwal. Nie byłoby takiej sytuacji, w której długo w grę przegrywasz długą grę, gdybyś wziął tego Pirate Warriora Imo. Byłyby takie sytuacje, że przegrywam długą grę, gdybym wziął tego Warriora Imo. Stary. Na tym streamie staramy się trzymać jakiś poziom. Nie bawimy się w dziecinadę, nie? Momo, może to być jak najbardziej tralalala. Tak to? Nie. Mi pewnie freeze trap. Ciekawe. Czujesz się na siłach, żeby wbić legendę. No tak, on jest tak. Amat.
Steamu sprzyja MMR, który dla nowych graczy jest bardzo korzystny. Dobiera teoretycznie najgorszych graczy. Ale wiesz, ziomo, że MMR się zmienia, nie? I to, że na początku dobierał mi najgorszych graczy, to nie znaczy, że dalej to robi. Bo byłbym w stanie założyć, że już dawno mi dobiera normalnych graczy. Róbmy tak, żeby coś na ten stół rzucić. Ale mówię o samym początku. A sam początek to wiesz, nie ma znaczenia. Okej. Okay. Pan Skorpid. No to może takiego byśmy klepnęli. Nie lubię tak grać, bo czuję, że wystawiam się na niszę, no trudno. Jak dobiera normalnych graczy, to widać po dekach imo. A to co, jakiś przyczajony tygrys, ukryty smok? Stryk. Przyczajony skorpion, ukryty stealth. Będziesz później wracał do tego konta? Oczywiście, że nie. Po co miałbym do niego wracać? Okej. Zamiszczunia, tralalunia, tralalalalalalalala. Stryk, 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 stryk. Odsprzedasz to konto po challenge'u? Nie. Nie wolno sprzedawać kont. Plus w sumie na tym koncie nic nie ma, to po co komu to konto? Po co mordo komu to to? Chociaż nie, no dobra, słuchajcie. 1999 zł i mogę przerejestrować to konto na inny mail. Nie ma problemu. Anduin! Światłość zapewni nam zwycięstwo. Zachowaj czujność. Jeżeli ktoś ma ochotę wrzucić 2000, to nie ma problemiksu. Mogę zmienić adres logowania tego konta na jakiś inny. Pan kot. Pan kot był grzeczny i leżał w łóżeczku. Co tam, panie koteczku? A mogę 200 jenów. Ty, a ziemek, ty wiesz, że jest warte 200 jenów? Znaczy 2000 jenów. Oddaj donate temu, kto największy. Oddaj je temu, kto największy donate rzuci. Ty, to nawet nie głupie. Czekaj, ta seziomki na mnie. Dobra, czuję, że to jest dobre zagranie, bo jak ja zrobię tak, to on albo rzuci obszarówkę i zabije mi szmelc, albo rzuci ramuwal i zabije mi tego. Masz platynę 9 aktualnie? Dokładnie, mordo. Około 75 zł. Okej, okay, to nie. To 75 zł to... To nie. Myślałem, że 2000 jenów to jest na przykład 3000 zł. Tutaj taka lipa. Zawiodłem się na was. Tum, 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 tum
O, ziomek zrobił, stwierdził, że nic nie zrobi. No dobra, pozwalimy trójaka, wryjaka. Załatwię to sam. I mordeczko, ciśniemy do maga. Go damak, go damak, go damak, damak, damak. Ach, to platyna. Platyna, tyna, tyna. Pokuta, 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 tuta, tuta. Och ty mordaczko, tra la 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 la. Daj. Nie wiem, co powiem. Podobnie jak 100 tysięcy tysięcy boliwarów na nasze to około złoty 50. To tanie te boliwary. Będę twoją tarczą. Odrodzenie. Odrodzenie, 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 od, odrodzenie, odrodzenie, od. Chwilę, ile mam tych jednostek? Jak dorzucę dwie, to trochę za dużo. Przybuję! Dobra, zrobimy tak. Opla. 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 Asy mi racja. Asy sysy mi racja. Asy sysy mi ala racja. Stryk. Byłem w Wenezueli, to paliwo kosztowało mniej niż litr wody. Bodajże za 5 dolarów mogłem mieć paliwa na 5 lat. Czemu nie kupiłeś tego paliwa za 10 dolarów na 5 lat i nie sprzedałeś gdzieś indziej albo coś tam? Valera kontra Garrosh! Zwycięstwo albo śmierć! Ciekawostek, Talia, którą masz, nie ma ani jednej karty z najnowszego dodatku. No tak, no bo to jest ten. Bo to jest deck z poprzedniego dodatku, przecież to logiczne. Już dzisiaj zamów płytę Zaciąłem się. Już dzisiaj zamów płytę 24H MKR-a. A na niej takie kawałki jak Nie masz Removala. Oraz odrodzenie. Oraz asymilacja. Ej, skąd wiedzieliście? To był tajny projekt, którego nikomu nie zdradzałem, a wy już wiecie. My god. Wow. Jak Kinder niespodzianka kosztowała jakieś 2,50, a teraz w żabce 5,50. Jak zrobiłeś tą talię tak szybko? Jest to darmowa talia, którą każdy dostaje, jak se założy nowe konto. Bo transport jest nielegalny niestety. Czyli możesz sobie kupić paliwo i co? Nie możesz sobie nic z nim zrobić? Bez sensu. Zamawiał ktoś bombę, bombeczkę malutką. Dziś wszystkich ja was tu mam. Zamawiam was mordy, to moja wina jest. Tra la 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 la. Tego to ja nie rzucę, dobra, wezmę to. A jak się założy drugie konto, to też można odebrać ten deck. Tak? Co jeśli challenge się nie uda? Nic. Nie no, tak naprawdę jeżeli się challenge nie uda, to każdy kto oglądał stream chociaż przez minutę jest zobligowany do tego, żeby wysłać mi donate w wysokości 100 zł. Jak nie wyślę, czeka go 100 batów na gołe plecy. Więc lepiej wysyłać i nie oszukiwać.
Miałem na myśli, czy będzie drugie podejście innym deckiem. Ja wiem, że jestem dziwny. Ja już doskonale uświadomiłem sobie to, jak bardzo jestem dziwny. Ale ja nie mam takiego stylu, że myślę o czymś, co jeszcze się nie wydarzyło i być może się nie wydarzy, nie? W sensie nie zastanawiam się na przykład, co będzie, jak złapę gumę jadąc samochodem, bo to się nie wydarzyło, więc nie ma stracić na to czasu. I tak samo nie zastanawiam się, co będzie, jak się ten challenge nie uda. Czy będzie jakiś inny, czy coś tam innego, whatever. Nie rozkminiam takich rzeczy, nie? Kumasz, brachu. No to do roboty. Jedyne co mogę powiedzieć to... Nic. Na przykład. Na przykład nic się nie stanie. Mój drogi, drogi panie. Nie, zostawię, bo to może się przydać następnej turze. Może być 100 zł polskich sprzed denominacji. Nie. Skarby i łupy? Otóż więcej mogłabym prosić. Jeżeli się nie uda, zobligowałem się, że wykonam widowiskowy skok z dywanu na podłogę. TVP będzie relacjonować, napisał Westarion. Może i tak być. Dałem dychę mordo, więc czuję się usprawiedliwiony. Dycha, dychę, dychę, dycham, docham, do, kurde. Ja mam dużo bomb. Co ja mam zrobić? Bomb dużo mam, nie wiem komu, ja je kurde dam. Bam, 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 bam. Dobra, bądź odważny, Mekery. Dobra, zostawimy to na stole na razie. 4 bomby w deku mam. Chyba ja je komuś sprzedam, bo nie wiem co zrobić z nimi. Mam. Nie boisz się o zdrowie? Ale czemu miałbym się bać? Grywasz w TFT albo Lora jeszcze? W Lora grywam, w TFT nie. Uwielbiam ten pęd wiatru w żaglach. Chwila, bo coś tutaj... To miało być zagrane, o. To jest król, ja to król. Graj! Właśnie udało mi się zrobić stronnika 275 na 242 piratami na ustawce. No szacun, spory. Nuki odebrał czas na reklamy. To mamy jedną reklamkę w pulki. W pulce. Widzę, że ładnie lecisz, Mati. No nie, no właśnie teraz to się akurat zatrzymałem, mordo. Leciałem, ale stanąłem i stoję. Aha. Hopla. Garakrond. Inwołków nie mam żadnych. Tak. Dobierz dwie karty. Tak sobie myślę. Uwielbiam ten pęd wiatru w żaglach. No to do roboty. Graj, mordeczko. Może w następnej gala krądzik i krągsik plus 2 plus 2. Zobaczymy. I CM Phoenix odebrał czas na reklamę. Dziękuję bardzo serdecznie. I Impaczes odebrał czas na reklamę. Dziękuję bardzo serdecznie. A słyszałeś o przypadkach zejścia na zawał przez wielogodzinne granie? No ale 24 godziny to chyba nie jest wielogodzinne granie, tak mi się coś wydaje. I Jambitsu odebrał czas na reklamę. I to już 4 reklamy w puli odebranych.
What the fuck? Takie cudo. Fucking god. Tak sobie myślę. Niebo pochłonie mrok, a cały świat podróży się w moim koszmarze. Okej, gitara. Wkrótce powróci. Dobra, zróbmy mały odwrót taktyczny, bo wydaje mi się, że lepiej mieć 19 życia, jak przeciwnik ma 5, niż jak przeciwnik ma dużo, a ty masz mało. Czy polecam go na start z gierką? Tak, polecam. Zdecydowanie tak. Mbambi jeszcze odebrał reklamkę, czyli mamy już reklamek 6? Czy mi się wydaje? A nie, mam 5. Będę twoją tarczą. A propos, to ja chyba pizzę muszę wziąć. No. Pięć bomb. Nie dobrałem bomby, tra la 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 la. Sapowałem ziomka, pum 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 pum. I Copyname odebrał 6. reklamę, tak więc puścimy sobie 6 reklam. A to ja w tym czasie skoczę po tabletkę, a to zajmie dosłownie chwilę. A wy łapcie 6 reklamów. Proszę was, ja bardzo. Brbym. Idę po figuł, znaczy po tabletkę. Dobra, już. Mamy... Dopóki lecą reklamy, to nie będę ten grał, więc mamy jeszcze 2 minuty i 30 sekund. Jak macie jakieś luźne pytania, to mogę się wypowiedzieć w dowolnym temacie. Na przykład, co sądzisz o wieży Eiffla? Ty, osiołkowo, farma z osiołkami. Wow, mordo. Ale fajna farma. Są osiołki. A to ten pokazuje, że można biznes zrobić na wszystkim, nawet na osiołkach. Co sądzisz, że wiesz, Eiffla zajebista jest. Nie ma reklam. No to ja już nic nie poradzę, no to wina Twitcha. Jedna reklama była. Jest jedna reklama, jest dobrze. Co sądzisz o rozpoczynaniu gry w Hearthstone'a? Spoko opcja. Była reklama, co wy. O, widzicie, była jakaś tam. Była tam reklama. Zawsze mnie interesowało, co się dzieje w Wielkim Murze. Wielki Mur jest zajebisty. Chłopie, w życiu nie widziałem tak czegoś zajebistego jak Wielki Mur. No po prostu najlepszy mur na świecie. Spell Druid czy Egg Warrior i dlaczego? Egg Warrior, bo jest lepszy. Fajny ten deck, taki tani. Polecasz go na start z gierką? Tak, polecam. Nic się nie zmieniło przez 3 minuty. Na ile od 1 do 10 oceniasz Shreka? 9,5. Minus pół punkta za homofobię. O, właśnie zauważyłem, że mam adblocka. Ty, no gościu, no serio, na moim streamie masz adblocka? No wiesz co, jak tak możesz? Ja na twoim bym nie miał, nie? Jakbym oglądał. A ty na moim masz? No chłopie, no dzięki.
Ogólnie dzięki mordo, fajnie wiedzieć, że mam takich widzów. To jest to. Jak to homofobia w Shreku? No nie wiedzieliście? A to wygooglajcie co. Spell Druid jest dobrą talią z Iserą. Nie wątpię, nie przeczę nawet. 22 sekundy do końca reklam. A piramidy? Piramidy są stare trójkątne, zajebiste. Uwielbiam trójkąty. Twój ulubiony zespół muzyczny? Virgin. Bardzo lubię. Już wyłączam adblocka, nie zauważyłem. Spoko, jak nie zauważysz, to luzik. Jakoś koło 18, jeżeli się nie mylę, byłeś na Goldzie 8. Miałeś jakiś przestój na konkretnej randze? Tak, na aktualnej mam przestój. Jakie jeszcze challenge będą? A jakie byście... Właśnie, jakie byście chcieli challenge? Może challenge na... Nieżarcie słodyczy przez 2 tygodnie. Valera! Kontra! Uter! Będę walczyć z honorem. A będzie oprócz tego 24K grał dalej na tym koncie? Nie, nie będę. Po cóż miałbym na tym koncie grać? Legenda na dziczy z Karstan, ale to może ten. Bądźmy nieco bardziej oryginalny. Challenge nie z Hearthstone'a! Uwielbiam ten pęd wiatru w taglach. Tyle książków w całym mieście. Nie widziałeś tylu książek jeszcze. Popatrz. O, popatrz. Zadalają te książki murami. I są razem z nami ziomkami i popowcami. Challenge z HS-a. Jak działają beczki prochu w loże? What the fuck? Może WKU challenge i 180 na klatę weźmiesz. Na klatę to ja stary biorę tylko 250 chopie. 180 to dalej jeszcze. No to do roboty. Nie no, dagger. I ten może. Gotowe. Nie kończy tak. Chciałbym zobaczyć, jak wbijasz challengera w lore'u w 24 godziny. Kurde, no to byłoby ciekawe. Tyle książek, tak mało czasu. Challenge brak cringe'owego zachowania przez 10 minut. Nie da rady, chłopie. To nie na tym streamie, tutaj to debil rządzi, nie? To wiesz, ja jedynie jak idiota się mogę zachowywać. Dobra, zagram to, bo w sumie chyba nie gram tego w nowym, tylko to. Myślę, albo to. Zaraz rzucę książką w twój ryj. Tra la 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 la. Dobra, zróbmy najpierw tak. Może wypadnie to fajnego. Wypadło, owszem, potwierdzam. Teraz zróbmy tak. I wytradujmy to. Będzie jeszcze ataczek? Pyk, 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 czy nie? Niech będzie, graj. Fizycznie możliwe jest w LoL'u wbicie challengera w jeden dzień? Nie. Ale kurde, w sumie taki ten streamek z LoL'a 24 godzinny. 24 godziny! Z brązu 4 do brązu 3. A? Kurde, to może by się kupiło, by sprzedało. A może i nawet kupiło, kto wie. Dobra, zrobimy tak. Co myślę. Pyku. Pyku, piku, pierniku i zniku. No skrzydła, szła, pa, pa, pa. Dobra prowokacja, nice. Tak z ciekawości a propos challenge, co się stało z 50 cheeseburgerami z maka z The Squadu? Zjadłem je. Ja?
Leci, leci kula, wali, wali gula. Dobra, to zabijamy, to zagrywamy, to zabijamy. Przewagę sobie powoli budujemy i ją to mamy. Ni skazy, ni zmazy. O nie, Boże, tylko nie ten szajzy. Szajzę, szajzę, szajzę. Kajne gręce, ementarer. Koro, koro, turururu. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak, następnie zrobimy tak. I zrobimy tak, i zrobimy tak, i graj. Ty, mordo. Co? Co to jest za ranga? Platyna 8. I został ci tylko diament? Tak, no i 8 platyn. Ja, o, kręcisz mnie, nie? Też. Jak tam sesja? A spoko, bardzo fajnie. Co zrobiłaś w sesji? O, dużo. Dobry odkrywca ja jest zawsze przygotowany. Dasz mi tam? Co, kubek? Proszę. Chcesz mi zrobić kolacyjkę? No właśnie tak przychodzę. Chcesz coś wyspać? Chcę. Nie, omleta. No dobra, kanapki. No, kanapki, bo nie chcę mi się... Dobra, spoko. Tylko jakbyś ten zrobił takie, wiesz, mięsne kanapki z miechem. Dobra, dużo mięcha. I ten, i kolkę. Jeszcze kanapki na noc, bo pewnie zgłodnieję w nocy. Tyle możliwości. Mogę na ciebie liczyć? Co to za bullshit? Dobra, zróbmy tak. To wjeżdża tutaj. To zagrywam, to zagrywam. To trajduję, to trajduję. Tym morduję, tym napierdalam. Graj. Odzyskałeś partnerstwo POK. Odzyskałem towarzysza. Brakuje mi Edwina i trzęsi brzucha. Co kraftować? Edwina. Chyba. Tak myślę, że Edwina. Asymilacja albo śmierć. Kurde, jak to jest. Dobra, wytradujmy najpierw to. Teraz jak to jest ten sekret, który daje plus 2. Nie, to nie jest ten sekret, który daje plus 2. Dobra, to. Za jeden, żeby sprawdzić A for the A. Wiemy, że to jest skrucha mordy, więc gramy Sługusa. Ze Sługusa bierzemy u Alex. I... Dobra, whatever. Asymilacja. I... coś tam. Beatka złota, karta okrzyk bojowy. Zrób kanapki, agonia, zrób kanapki nam też. Dobre, mordy, dobre. Jaki deck byś wykraftował jako pierwszy na start? Ale ja jako ty, czy ja jako ty? Znaczy nie, ja jako ja, czy ja jako ty? Bo są dwie różne rzeczy. Na 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 letrejdziko, letrejdziko, fikomiko, byko z byko. Gotowe. Więcej animacji. Na moim miejscu jaki byś doradził? Zoloka, Dragon Huntera, Face Huntera, Galakrond Rogue'a, Pirate Warriora. O, jak denerwują mnie te rozjemcy Jaldorów. Czekam na rozkaz. Co słychać? Jak idzie wyzwanie? Słychać wszystko chyba w sumie dobrze. Narzekać nie mogę, gdyż nie mam na co. Czy na siłę może bym coś znalazł, ale ogólnie nie mam na co. Więc nie narzekuję za bardzo. Albo śmierć! Każdy
tymi nocami. Wyzwanie idzie, no w miarę dobrze. Znaczy teraz może lekki przestój, ale ogólnie gra gitara. Fajnie, że wróciłeś na Twitcha, może jak sytuacja finansowa... Może jak sytuacja finansowa to będzie takim jak kiedyś. Polecam bardzo serdecznie, teraz mamy bardzo fajne suby. Każdy kto kupuje suba jest mega, mega zadowolony. Więc polecam. Perfekto. Ile macie zagranych od 12? 67. Pida, może ja pomyślę o litaru bardziej, a nie o stopowaniu. Możesz w sumie. Dziękuję, kochanie. Kochanie. Zresztą ten sam to chyba nie był najlepszy. A kolka? Kolka to jest takie coś, co boli tutaj koło brzuszka. A Coca-Cola w szklance z lodówki, gazowana. Ja akurat kupiłem od ciebie suba jeden tydzień przed tym, jak poszedłeś na Facebooka. Przepraszam. Już więcej nie będę, obiecuję. Czekam na rozkaz. Ja mogłem kupić suba, ale kupiłem Netflixa. Serio, Netflix ważniejszy od Mateuszka. Czuję się bardzo, bardzo zawiedziony. Ja go nie zabijam, nie? Pyk. No nie zabijam. No to nie robię. Oj. Kolka niezdrowa, Mateuszu. Oj tam, to jest specjalna kola zdrowotna. Po prostu ze źródeł w Nigerii. Znaczy w Afryce. Ale są nowe odcinki Ricka i Mortiego. O Jezu. Z Gwatemali brzmi lepiej. No właśnie, o Gwatemalę mi chodziło. I cyk po kanale. Co ty nam gada? O Jezu. Właśnie tak myślałem, że stapowanie nam tego może nie być najbardziej konkretną opcją. Jak prognoza uda się wbić legendę? Prognoz brak. Póki co we are fighting. Fighting like a boss. Dobra, klepniemy tego. Musimy poszukać jakiejś solucji, bo niestety wygląda to najlepiej. O Jezu, no kurwa, wyciągnął to gówno, manę i chuj. Nie wiem w sumie co ja w tym układzie mam zrobić. Tak, to be honest. No może Galakronda w końcu dobiorę albo Króla Księsi Ducha. Czy monitor 27-calowy w moim przypadku ma sens? Tak, ma. Dobry odkrywca jest zawsze przygotowany. W sumie doczekać na Galakronda. A, się chyba nie doczekam. Wypas. Dot
Poddaję się. Całą kurwa grę mam przewagę. Całą. Jeden moment, nie mam odpowiedzi, przegrywam, nie? No i to jest Hearthstone. Powiedz mi proszę, w jakich godzinach streamujesz przeważnie? Dzikie postępy. Zachowaj czujność. Ostatnio od 20 do 24. Nie, już to wszystko. Znaczy, plan jest taki, że będę... Znaczy nie. W tym momencie streamuję prawie codziennie od 20 do 24, czasem trochę dłużej. Będę się starał zrobić tak, że streamuję w 4 określone dni tygodnia, tylko się ciągle zastanawiam, czy mieć wolną środę, czy wolny piątek. I w 4 dni tygodnia... W 4 dni tygodnia będę streamował od 20 do 24, przynajmniej póki co. A w weekendy będą jeszcze takie, powiedzmy, bonusowe streamki. Tylko, że one będą i dłuższe, ale nie będą w określonych godzinach, bo wiecie, weekend no to tam... Raz się pójdzie na kolację, raz się pójdzie z ziomkiem na piwo, raz się pójdzie gdzieś do rodziny, czy coś w tym stylu, nie? No to do roboty. Szczym kanapka, z szynką. To będę przypadał w części, zapraszam. A nie, będzie poza. Miałeś kiedyś jakąś konsolę? No nie raz. Ale aktualnie mam PlayStation 4. Te z majonez, mordo. Co powiesz, nowe życie? Wracaj. Co powiesz, asymilacja. Miami, miami. Co tu zrobić? Wydaje mi się, że zablokowałeś się trochę na tej randze. A no. Piteczkę. Manewr odszydlający. Smacznego Mati, dziękuję. Jak się nazywa ten deck druida?
Token druid? Co piję? Coca-Cola. Coca-Cola zero. Bez cukru. Już ten płód, stary. Dalej będzie myślał. Pyk, pyk. Dobra, robimy tak. Robimy tak. Nie graj, gościu. Odwracam honor, jednak zdrowa. No wiadomo, stary, bez cukru to zdrowa, nie? Otwieramy vegan ramen shop. What the fuck? Wolę nie wnikać. A jak Mati myśli, że się uda? Nie, myślę, że nie. Myślę, że już pograne. Pograne. One. Czuję się niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Przejebany. Materiał niewyczerpany. On chyba we krwi był mi dany. TAIPHOPNYSTOP. Nie uda się chyba tym deckiem w 12 godzin wybić legendy. Możliwe. O kurde, słodzik. Pamiętam, jak moja matka to kupowała kiedyś. Jasne mordo, mordeczko, mordę ziunią. Kalef w sonie. O, akurat, patrzcie. Głowa ofiara dla władcy smoku. Więcej animacji, bardziej opóźnia moje granie. Bardziej, stary, rób to wolniej. Bo po co robić to szybko, jak można animować wszystko. O. Pek. Będę twoją tarczą. Jego wola Coca-Cola. Graj, brachu. Brachu. Jeżeli ci się nie uda, myślisz, że zrobisz drugie podejście? Tak, myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Jakie jest twoje podejście do lore? Nie przypadło ci to do gustu, czy nie ogląda się tak dobrze? Nie ogląda się tak dobrze. Obserwuję Mateusza prawie 1/3 życia. Stary, jesteś jak mój syn! Albo ja jestem jak twój ojciec. Jak się nie uda, to jutro o 12 idzie drugi challenge. To jest genialne! Nie challenge za challenge'em! Challenge za challenge'em poganiany. Nany, fany, many, kany, mol. Porororororo. Trochę więcej wiary, nie po to robisz challenge, żeby mieć nastawienie, że go przegrasz. Ziom, wiem. Więc jest to oczywiste, że robię ten challenge z nastawieniem, że go wygram.
Więc pytania, czy myślę, że mi się uda, są takie, wiesz, więc ta odpowiedź jest taka, wiesz, kumasz, nie? Kumasz, mordo, mordeczko, mordysiunio! Gdzie? Do łóżka. A, czemu? Bo ja nie mam challenge'u, żeby siedzieć do 12. Jaina! Ja mam do 12 wstać. Tak, ty o 12 wstać, no na bank. No dobra, o 8. No dobra, jak nie chcesz mi po to wyszyć, to idź. I patrzeć, jak grasz w głupie karty? No. Nie. Torchlight 3 wyszedł dzisiaj. Serio? No. Jeszcze nie. Okej, zdobył mi wczoraj myśli. Dobrze. Będzie nagroda. Jaka? Ale też mam ci teraz dać? Miała być nagroda na jutro, na ciężki czas. Ojej. A o czym mówimy? O ciuciu. Ojej, masz do mnie ciuciu? No jak fajnie. A to jutro. Czemu? Czemu? A masz klucz? Nie. No co nie ma ciuciu? A to jakie to będzie ciuciu? Dostałeś dwa dzisiaj takie ciucia, dostaniesz trzeciego. Co? Już coś tylko zeszło? Znalazłeś już go? Ale to dostałeś czwartego, tak? Okej. Okay. To czwartego nie ma. To był w trójpaku. To idę spać, buzi. Nara, mordo. Wygrywam. Daj. Ja zagrałem sporo, a jeszcze więcej niestety na niego wydałem. Alor mnie niesamowicie wciągnął i ich plany na rozwój są bardzo interesujące. Gdyby nie oglądane, sprawdziłbyś się na karciankę Reutu, czy pozostał przy Hearthstone'ie? Wiesz co, to jest jedno z takich pytań pod tytułem, a jakby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem, czy jak to się tam mówi, nie? Ja nie jestem jakimś dużym zwolennikiem gadania w takim tym... w takim klimacie, bo... bo nie wiem, nie? Jeżeli o mnie chodzi, to tu jest dużo zależności, bo samo granie jest stricte też moją pracą, więc różnie patrzę na to, nie? W tym momencie, gdybym chciał grać w karciankę w ogóle nie patrząc na stream i YouTube, to grałbym w Legend of Runeterra. Ale to jest w dużej części spowodowane tym, że w Hearthstone gram 8 lat, no to sami się rozumiecie chyba, nie? No i 7 lat. No nie za cool. Potęga z pustki. Nie za cool. To może być interesujące. Kurde, włożyłem sobie palet do nosa. Trochę za głęboko. Graj. Mam łóżko na garderobie. Ja mam na podłodze. W sensie moje mieszkanie ma sufit na 3,5 metra, więc waliłem tam garderobę i na górę idę po schodkach. No i piję już czwarte piwo i jak będę łaził po tych schodkach co 5 minut, więc sikanie z góry do wiadra, w którym będzie stara koszula. To będzie przesada. Stary, nie pij już więcej, bo chyba trochę brecisz. Stryk. Stryk. Wyczyszczone. Dobrze. M-
Mam pytanko o Magic Arena. Nie grasz ze względu na to, że raczej się. Że raczej to ciężka gra na stream i mało widzów, czy po prostu nie lubisz? I don't have any fucking idea, brachu. Ciężko jest mi odpowiadać na pytania o tych gry, bo jednocześnie granie w gry jest moją pracą, więc inaczej na nie patrzę, niż jakbym nie grał zawodowo, że tak to nazwę, nie? Więc rozkminianie, czy nie gram Magica, bo to, bo tamto, wiecie, mi to nie jest potrzebne do życia, po prostu w niego nie gram, nie? Czy jakbym nie streamował, bym w niego grał? Nie wiem, może bym grał, może bym nie grał, nie mam pojęcia. To... jest, wiecie, nie wiem co bym robił, nie? Może bym miał pracę na etacie i na przykład miałbym tyle wolnego czasu, żeby to nie było problemem, a może by coś innego się stało. Ciężko jest mi powiedzieć, no. To for sure. A, ciśnijmy typa. Dlaczego baśniowy smog, a nie Alex? Bo Alex mi niepotrzebna, więc w sumie to jej nie pikowałem. Masz tutaj. Ciesz się, gościu. Bardziej bezpośrednie pytanie. Gdybyś miał wybierać swoją ulubioną karciankę, w jaką kiedykolwiek grałeś, powiedzmy prywatnie, nie patrząc na pracę, to jaka by to była? O, to pytanie jest bardziej sensowne. WoW TCG. Albo legenda, albo Lords of the Ring. Albo WoW TCG, albo Lords of the Ring. Nie jestem pewien. Świeciunia. Świeciunia, świeciunia. Jajunia, pajunia. Oczy matki ziemi. O, że co ty tu masz? Unicestwienie. Okej. Będę twoją tarczą. Smoku. Piku, piku, piku. No to do roboty. Piku, 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 piku. Graj! Misik z Hero Powerem przed atakiem. Możliwe. Możliwe, że tak. Dlaczego nie cofasz Krongsa? A po co mi ten Krongs? Co ja mam się z nim zrobić?
cały świat pogrąży się w moim koszmarze. Niebo pochłonie mrok, a cały świat będzie płonął i leżał u mych stóp. Załatwię go na pyk, 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 pyk. Pyku, 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 pyk, pyk, pyk. Kiedyś mówiłeś, że jak coś ci odwali i nie będzie widzów, to wtedy zaczniesz się martwić o streamowanie. Czy Road to Legends 900 widzów zaspokaja twój niepokój? Kiedyś mówiłeś, że jak coś odwalisz i nie będzie widzów, to wtedy zaczniesz się martwić o streamowanie. Czy Road to Legends i 900 widzów zaspokaja twój niepokój? Tak. Nie wiem, o co chodzi, więc niech będzie, że tak. Może nie ogarniam deku, ale teraz jak cofniesz Kronksa, to masz więcej opcji. Najlepsza karta w deku i po co mi Kronks? Oj, ludzie. A jakby... A jakby, a jakby... Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Słuchaj. Jak ja zazdroszczę cierpliwości. Jestem kwiatem lotosu, na spokojnym czymś tam, coś tam. Musimy powstrzymać to zbrodawienie. Musimy se potrzymać na prawo i na lewo, a potem jebnąć głową prosto w drzewo. Za dobre te legendy. Za dobre mordeczko, za dobre. Oczyścić drogę. Go. W sensie mówiłeś z 1-2 tygodnie temu, że jak coś zrobisz i to nie przyciągnie uwagi do twoich streamów, to się zaczniesz martwić. Okej. Okay. Chodzi mi o to, czy ten challenge, który przyciągnął 900, powoduje, że martwisz się o swoją przyszłość streamerską, czy nie? Nie. Nie, ja mam mniej więcej nakreśloną raczej przyszłość streamerską w głowie. Podejrzewam, że akurat to, co mam w głowie, to się będzie utrzymywało, więc nie do końca mnie to w jakikolwiek sposób martwi. Pum, 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 pum. To jest trud. Ja to trud.
Bardziej to mnie martwi sytuacja na stole, która nie jest zbyt kolorowa. Panie, daj pan karteczkę. O, może kurde 15 Aleksstrasy. Cześć pochwalony. Pochłonę kolejną. No Boże, nie, no kurwa, tylko nie mów, że mi teraz zraszujesz, broże mi stół cały. Ja. No to było interesujące zagranie, to muszę przyznać. Jaka muzyka! Kalegos. Odkryj zaklęcie. Poka tam spelka, może jakiś remowalek fajny. Zdradzina. Zdradzina, zdradzina, sinister i grabiarz. Ale szajs. A nie, dobrze, w sumie to sapuje. O, fajnie. Nadratują na skrzydłach zła! Tra-ta-ta-ta-ta! Na skrzydłach zła! Pan Alonek chce się z czatem pożegnać. Jesteś teraz w moich rękach. Czy nie boję się, Reno? Stary, a co mam innego robić? Wiesz, no... Fajnie, że ma Reno i fajnie, że się powinienem go bać, ale że kurwa nie mam opcji, nie? Kurwa, jak nie, to frizowanie. O, kurwa, no. Kto gra w karty, ten ma łeb udarty. Uwielbiam ten pęd wiatru w żaglach. Raj. Bardzo najczym. Boże, jakie to jest kurwa głupie. Wow, stary, nie masz kolejnego Freeza? Subcio. Superęską. Nie masz. A kurwa.
Załatwię go na cacy. Co powiesz na to, że na maga chyba jednak bardziej opłacało się iść szybkiego krągsa w damage. No, okej.